Rozmowa po dziewiątej. Czas na rozmowę po dziewiątej. Sprawdzam, która jest godzina. 5 minut po godzinie dziewiątej. Idealny czas na to, żeby porozmawiać z ciekawym gościem, a dziś w studiu Radia Zielona Góra. Tomasz Łączkowski, lodołamacze z Pokota. To dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło mi. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz. Panie Tomaszu, dlaczego warto morsować? Oj, to jest pytanie, które zadają wszyscy i bez przerwy, powiedziałbym, od czasu, jak morsowanie stało się sportem narodowym Polaków. Taki ogromny boom to jest od momentu pandemii. No i nie będę ukrywał, że coś w tym jest. Ja jestem przeciwnikiem tego, że jakichś takich niesprawdzonych teorii naukowych, ale na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że od 5 lat jak morsuję, to praktycznie skończyły się u mnie te różnego rodzaju takie właśnie anginy, grypy. Ja miałem z tym problem, bo rok w rok 2-3 takie ciężkie anginy przechodziłem. Wiecznie miałem kaszel przez cały okres taki zimowy, natomiast od 5 lat odpukać, nie wiem, przypadkowa koincydencja, czy właśnie wpływ morsowania, ale to jest morsowanie. I to jest właśnie to hartowanie i to jest to budowanie odporności. Ale pamięta, nie tylko. Pamięta pan swoje pierwsze zanurzenie? Jak ono wyglądało? Znaczy pierwsze zanurzenie w ogóle było ciekawe, bo ja miałem, znaczy to żona wymyśliła w ogóle zanurzanie się, w związku z czym to ona miała wejść do wody. No ja mówię, no daj, ja ci potowarzyszę, po czym ona powiedziała, że jednak nie wejdzie, ja wszedłem. I ona potem przez prawie rok jeszcze nie mogła się zdecydować, ale w końcu jak weszła, a weszliśmy w Międzyzdrojach wtedy, kiedy byliśmy właśnie na weekend w Międzyzdrojach i od tego momentu też od 4 lat jest stałym uczestnikiem naszych takich niedzielnych moczeń się w lodowatej wodzie. Warto wspomnieć na początku, że lodołamacze z Pokota to inicjatywa Fundacji z Pokota, to ponad 100 osób na pewno jest w lodołamaczach, o tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Ale pytanie jest teraz takie, kto może, a kto nie może morsować? To jest też ciekawe pytanie, ponieważ dużo ludzi o to właśnie pyta na takiej zasadzie, że jest niewiele tak naprawdę przeciwwskazań. Oczywiście są typowe przeciwwskazania, kiedy są jakieś choroby takie neurologiczne, jakieś ciężkie choroby skóry. Powiedziałbym, że no naprawdę zdrowy rozsądek podpowiada, kiedy raczej nie wchodzić. Borelioza jest takim przykładem, na przykład jeśli mamy już neurologiczne objawy, nie powinniśmy wchodzić. Jednym z takich bardzo kontrowersyjnych, dyskusyjnych, trwa wieczna właśnie rozmowa na ten temat, to jest na przykład morsowanie przy nadciśnieniu. Moja żona ma nadciśnienie, rozmawialiśmy z lekarzem i jeśli jest to nadciśnienie takie właśnie leczone, unormowane, nie ma przeciwwskazań, natomiast oczywiście jeśli ktoś ma naprawdę poważne problemy z nadciśnieniem, to też, czy z sercem, też powinien sobie no, jakoś zdroworozsądkowo do tego podejść. Zresztą są sposoby, dzięki którym zabezpieczamy się przy zbyt nagłym skokom ciśnienia i to jest chociażby rozgrzewka przed wejściem do wody i ona trochę właśnie pomaga jak gdyby tak mniej drastycznie wejść i wtedy ten szok taki wejścia do wody jest mniejszy. Spotykamy się też dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, że państwo zapraszają wszystkich mieszkańców Zielonej Góry na Dziką Ochlę w każdą niedzielę, bo tam państwo są, morsują oczywiście w sezonie zimowym. Jak wygląda takie morsowanie na Dzikiej Ochli? Tak, Dzika Ochla to w ogóle jest fantastyczne miejsce, zawsze nas bardzo wspiera, bo nie jesteśmy jedyną grupą w Zielonej Górze. Jest przynajmniej 3 jeszcze duże takie grupy morsują o różnych godzinach i praktycznie można powiedzieć, że przez weekend to od 8 rano bez przerwy ktoś siedzi w tej wodzie na Dzikiej Ochli. I powiem szczerze, to jest właśnie też ten element, o który pan się pytał, jak to jest z tym zdrowiem. Bo ja uważam, że morsowanie to nie jest tylko samo to wejście do zimnej wody. To jest taki holistyczny proces, całościowy proces dobrego samopoczucia. Bo zaczyna się w ogóle od tego, że jest się w grupie bardzo pozytywnych, bardzo radosnych, aktywnych ludzi, co już samo w sobie jest niesamowitym kopem endorfin i my w ogóle wyczekujemy tych spotkań niedzielnych, wyczekujemy imprez integracyjnych, ponieważ właśnie morsy są wyjątkowo pozytywnie nastawieni do życia, więc już samo to jest takim elementem właśnie prozdrowotnym. Do tego dochodzi to, że oczywiście większość z nas prowadzi bardzo aktywny tryb życia. To są najczęściej osoby, które uprawiają jakieś sporty, ale też po prostu
prostu się ruszają. I ten, ta rozgrzewka, którą prowadzimy, staramy się właśnie, żeby to były zawsze ciekawe takie rozgrzewki. Bardzo lubimy takie rytmy taneczne, czyli mamy koleżankę Dorotę, która najczęściej prowadzi nam takie rozgrzewki z elementami zumby, z jakichś tam kankana. No naprawdę, no jest przy tym też kupa zabawy i śmiechu. No i po czymś takim, jak się jeszcze wejdzie do tej zimnej wody, która dodatkowo zahartuje organizm, to wydaje mi się, że to jest właśnie taki efekt całościowy, ogólny. Także grupy bardzo pozytywnych i fajnych, zakręconych ludzi. Państwo odwiedzają nie tylko co niedzielę Dziką Ochlę w Zielonej Górze, ale też możemy porozmawiać o tak zwanym eksperymentalnym morsowaniu objazdowym. Co się kryje pod tą nazwą? No to jest jeden z pomysłów, który urodził się na naszej imprezie integracyjnej, ponieważ tak jak mówiłem, no, morsy się uwielbiają integrować, bo w dobrym towarzystwie czas szybko płynie. I na jednym z właśnie z takich wyjazdów w górach stwierdziliśmy, że warto byłoby jeszcze jeździć tutaj po Lubuskim. Tak? Dzika Ochla jest pięknym, wspaniałym miejscem, ale jest w Lubuskim przecież cała masa innych miejsc, przepięknych, poukrywanych w lasach jezior, gdzie można morsować. A pomysł zrodził się między innymi stąd, że funkcjonuje taka duża mapa, taki duży portal morsowiska.pl, na którym jest kilkaset przynajmniej takich miejsc do morsowania, ale w Lubuskim, powiem szczerze, zauważyłem ogromną ilość braków. W związku z czym teraz jeździmy, byliśmy w Nowogrodzie Bobrzańskim, byliśmy w Zaborze, byliśmy też na Świdnicy, byliśmy właśnie teraz w Lginiu, o który pan pewnie zaraz zapyta. Teraz jedziemy nad jezioro Liny, chyba Liny? Albo Liny Wielkie, obok Starego Kramska. Tak, obok Starego Kramska. I chcemy po prostu sprawdzić, jak się tam morsuje, i za każdym razem będziemy dodawać po prostu kolejną pineskę na mapie Lubuskiego. To jest miejsce certyfikowane przez Lodołamacze i tam można faktycznie jeździć i morsować. Chciałem dopytać jeszcze o ogólnopolski zlot morsów, który był niedawno w Lginiu. Tam co najmniej kilkaset osób się pojawiło. Również państwo, jako lodołamacze z Poco Tato. Jak pan wspomina w ogóle tę imprezę? Bo to jest chyba też taki fajny moment, żeby się po prostu pointegrować w tym całym towarzystwie. Bo nie tylko chodzi o kwestie zdrowotne, ale żeby poznać jakichś ciekawych ludzi. Dokładnie tak. To jest to, co mówiłem. Morsy uwielbiają. To są zwierzęta stadne. W związku z czym uwielbiają towarzystwo i wspólne rozgrzewki na plaży, a potem wspólne wchodzenie do wody. I Lgin jest drugi raz organizowali w tej chwili ludzie ze Wschowy ten zlot. Natomiast takich zlotów jest całkiem sporo, takich regionalnych, lubuskich, dolnośląskich, ale też jest jeden wielki ogólnopolski w Mielnie, gdzie przyjeżdża prawie 10 tysięcy ludzi, ale powiem szczerze, że no to już jest chyba trochę za dużo. To już jest wtedy naprawdę duża kolorcyjna impreza. Wyobrażam sobie 10 tysięcy osób na przykład na Dzikiej Ochli? Dalibyśmy radę? 10 tysięcy może nie, ale po doświadczeniach z innych jakichś morsowań i innych takich właśnie zlotów, wydaje mi się, że 300 osób to spokojnie moglibyśmy ugościć. Zwłaszcza, że mamy ciekawy pomysł, nie chcę o nim na razie mówić, nie chcę go zdradzać, bo chcę go przedyskutować tutaj z koleżankami i kolegami, który mógłby zainteresować i zachęcić do przyjazdu morsy, być może z całej Polski. Mamy jeszcze jedno miejsce, które warto odwiedzić, jeśli ktoś lubi morsować albo zastanawiać się nad taką aktywnością. Miejscowość Wisełka, koło Międzyzdrojów. Tam niedługo zawitają lodołamacze z Poco Tato, w marcu konkretnie. Dlaczego właśnie to miejsce? No, to jest cały wielki proces wyboru, bo my od paru lat jeździmy właśnie na takie integracyjne spotkania. Nazwaliśmy je certyfikowanie wodospadów, bo do tej pory jeździliśmy w góry. No i tam trochę tych wodospadów było w Świeradowie, w Przesiece oczywiście, a nawet w Harachowie byliśmy w Czechach. No i trochę nam się skończyły wodospady teraz te górskie i nie bardzo było w tym roku gdzie pojechać, to stwierdziliśmy, że będziemy szukać tych wodospadów gdzieś nad morzem. W związku z czym właśnie Wisełka. Ja Wisełkę bardzo dobrze wspominam z lat młodości. Przepiękny też rejon Wolińskiego Parku Narodowego. Nie dość, że z jednej strony jest morze, gdzie prawdopodobnie nie jeden z nas pierwszy raz zamorsuje w takich morskich warunkach, ale Wisełka ma też jezioro, gdzie w razie sztormu czy jakiejś wyjątkowo złej pogody będziemy też mogli zamorsować. Musimy już kończyć. Podsumujmy, jeśli ktoś chce spróbować swoich sił w morsowaniu. Czwarty dzień lutego, to jest niedziela, godzina 12:45, Dzika Ochla. Dokładnie, jak co tydzień 12:45 spotykamy się na rozgrzewce. Po rozgrzewce wchodzimy wszyscy do wody i serdecznie zapraszam, bo morsujemy całymi rodzinami, także zapraszam całe rodziny. Nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny z dziećmi.
bo mamy też bardzo dużo dzieci i jest naprawdę fajna atmosfera. A więcej informacji na facebookowym profilu Lodołamacze Spokotato. Dziś gościem rozmowy po dziewiątej był Tomasz Łączkowski. Lodołamacze Spokotato. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowę przeprowadził Piotr Kuśnierz. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.